Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru, a w rezultacie prowadzi to do 60 tysięcy zachorowań rocznie. Co 6 minut umiera jeden człowiek. Dlatego o tym stanie, jak wygląda, co zrobić, jak zareagować, opowie nam Tomasz Moleszczak, ratownik medyczny. Cześć Tomku. Dzień dobry, witam Państwa. Jakie są przyczyny udaru mózgu? Przyczyn należy doszukiwać się w chorobach sercowo-naczyniowych, a więc nasze naczynia krwionośne, które są dużo gorszej jakości na skutek naszego najczęściej stylu życia, czyli styl życia oraz ewentualnie geny, które otrzymaliśmy od naszych przodków, wpływają na jakość naszych naczyń krwionośnych, a to nasze naczynia krwionośne i ich stan może warunkować wystąpienie udaru mózgu. Czy przewlekły stres może do tego doprowadzić? Tak, jak najbardziej, czyli właśnie styl życia, a więc jeśli żyjemy w wysokim stresie, mamy stresującą pracę, nie mamy tak zwanego work-life balance, a więc nie wypoczywamy po opuszczeniu pracy, dodatkowo zła dieta, mała aktywność fizyczna, taka sportowa aktywność będzie warunkować zwiększeniem wystąpienia udarów mózgu. To w jakim wieku możemy doznać udaru i też kto jest obciążony, kogo to może szybciej spotkać? Generalnie statystyki mówią, że wiek taki dla incydentów udaru mózgu to jest wiek około 60 lat, 70 lat. Natomiast obserwujemy niestety trend występowania udarów mózgu już w mniejszych, młodszych przedziałach wiekowych. A więc nawet u 20-latków, u 30-latków, no właśnie styl życia współczesny, który nie sprzyja utrzymaniu swojego organizmu w zdrowiu. To co robić? Do czego byś zachęcał? Jak sobie z tym poradzić? Będę mówić sloganami, ale to właśnie te slogany działają. A więc poprawa jakości żywienia, na pewno zwiększenie aktywności sportowej do codziennej aktywności. Oczywiście ona musi być dostosowana do moich możliwości, do mojego wieku, do mojego usportowienia. Jeśli nie możemy biegać, może być to basen. Może być to basen, może być to spacer. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o właśnie spacerach, o chodzeniu i nawet podaje liczby, ile kroków warto zrobić dziennie, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia czy to chorób takich jak właśnie udar mózgu, czy to zawał mięśnia sercowego. I takie 6 tysięcy kroków, 7, 8, 10 tysięcy kroków dla osoby dorosłej. To jest absolutnie coś do zrobienia w mojej ocenie, a właśnie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu. A czy możemy mieć udar, a o nim nie wiedzieć? Ma prawo się to przytrafić, dlatego że takim klasycznym objawem udaru mózgu jest na przykład drętwienie ręki, jakiś problem z artykulacją, a więc trudności w mówieniu. Udar mózgu nie zawsze boli, ma prawo boleć głowa, szczególnie osoby młode, szczególnie jeśli jest to udar krwotoczny. Natomiast lwia część udarów to są udary niedokrwienne, czyli udary właśnie bezbolesne i przegapienie objawów udaru mózgu, zbagatelizowanie tych udarów mózgu jest dość prawdopodobne. Udary mózgu, tak jak powiedzieliśmy, występują często u osób w podeszłym wieku. To są często osoby samotne, a więc to jest taka osoba, której można nie widzieć przez na przykład pół dnia, dwa dni, trzy dni, cztery dni i faktycznie u takiej osoby mogą się pojawić objawy udaru mózgu, które zostaną przez pacjenta zbagatelizowane, a przez nikogo z zewnątrz nie zaobserwowane w ogóle. Właśnie, czasami możemy to zbagatelizować, bo pomyślimy, że osoba jest pod wpływem alkoholu, bo właśnie tak się zachowuje, czy traci gdzieś tam kontrolę, nie potrafi zrobić kilku kroków. Jasne. Bardzo dobre spostrzeżenie. Faktycznie udar mózgu jest w takim ogólnym widzeniu, jakby ktoś zobaczył z boku, to zauważyłby duże podobieństwo do osoby, która jest pod wpływem alkoholu, czyli może być niewyraźna jakaś mowa, może być nieskoordynowanie ruchowe, czyli faktycznie może wyglądać taki poszkodowany taki pacjent właśnie na osobę pijaną. Stąd też mój apel do Państwa, aby nie bagatelizować, tylko faktycznie zatrzymać się zawsze. Jeśli to jest osoba pijana, no to ona również może mieć udar mózgu. Nieszczęścia potrafią chodzić parami przecież, a więc baczna obserwacja i nie przechodzenie obojętnie koło człowieka, któremu może coś dolegać. Jak zawsze w takich przypadkach ważny jest ten czas reakcji, a jeśli ta osoba nie chce, żebyśmy wezwali karetkę pogotowia. Jak się zachować? Co powinniśmy zrobić? Nawet jeśli taka osoba nie chce wezwania karetki, wezwania ratownictwa medycznego, należy zachęcać taką osobę do tego, aby jednak była
zbadana przez specjalistę. Dlaczego? Dlatego, że no, układ nerwowy tej osoby prawdopodobnie jest uszkodzony, mamy udar mózgu, a więc to jest osoba, która może nielogicznie odpowiadać na pytania, nielogicznie się zachowywać, a więc zachęcam do tego, aby właśnie rozmawiać z tą osobą i przejąć inicjatywę i właśnie zachęcić do bycia przebadanym przez specjalistę. Właśnie może też się tak zdarzyć, że to jest osoba samotna i nie będzie miał jej kto pomóc. Dokładnie tak może być. Tak jak właśnie wspomnieliśmy, to są często osoby w podeszłym wieku, które już są samotne, nie ma partnera na świecie i konsekwencja jest właśnie taka, że jeśli będzie to osoba sama w domu, no to może nie rozpoznać u siebie objawów, może mieć problem później z telefonem na ratownictwo medyczne do pogotowia ratunkowego, a więc no warto by było, aby była zawsze taka osoba przebadana. A jak czujemy się przed udarem? To zależy. Jeśli jest to udar krwotoczny, to zazwyczaj takim katalogowym objawem udaru krwotocznego jest silny ból głowy. No i silny ból głowy, no to jest jakby poszkodowany pacjent będzie chciał znaleźć się pod opieką specjalistów. Tak? Natomiast lwia część udarów mózgu, czyli udary niedokrwienne, około 90%, to są udary, które przebiegają bezboleśnie. I ci poszkodowani mogą bagatelizować właśnie objawy. Takie typowe, katalogowe objawy udaru mózgu to jest mrowienie ręki jednej lub drugiej, czyli dzielimy sobie poszkodowanego na pół i połowa ciała może być zdrętwiała, połowa ciała może być osłabiona, napięcie mięśniowe może być zdjęte w 100%, czyli taki człowiek nawet nie jest w stanie usiąść tak jak ja, tylko zsunie się po fotelu czy też po kanapie. Co jeszcze? Na pewno będzie niewyraźna, bełkotliwa mowa lub mowa zniesiona w 100%, czyli przestanie mówić taki poszkodowany. Żeby zapamiętać objawy udaru mózgu, to warto posłużyć się taką regułą, która nazywa się reguła FAST, z języka angielskiego, a więc każda literka słów FAST daje jakąś tam informację. Literka F to jest face, twarz poszkodowanego, która jest zmieniona właśnie, opadnięty kącik ust, brak możliwości zmarszczenia czoła itd., itd. Literka A to jest arms, czyli ramiona, kończyny i znów dzielimy człowieka na pół, połowa ciała nie działa, druga połowa jest sprawna. Literka S, czyli speech, mowa, jest bełkotliwa, niewyraźna, spowolniała lub jej nie ma. I literka T, no to jest informacja dla nas, żeby przypomnieć nam czas. Time, czas, reagujmy szybko, dzwońmy szybko na służby ratunkowe. Obecnie leczenie udaru mózgu, jeśli taki poszkodowany trafi do szpitala szybko, w tak zwanym oknie terapeutycznym, ono trwa około 4 godzin, jest dość skuteczne. Jeśli dobrze zdiagnozujemy poszkodowanego, zrobimy u niego tomografię mózgu, zbadamy, potwierdzimy przyczynę, to jesteśmy w stanie podać leki, które rozrzedzą krew, która tam skrzepła i zablokowała przepływ, a jeśli jest to udar krwotoczny, czyli ten bardzo rzadki, rzadko spotykany, to jesteśmy w stanie wykonać operację neurochirurgiczną i tego pacjenta postarać się uratować w cudzysłowie jak najwięcej. Czy są sygnały ostrzegawcze, że możemy ten udar dostać? Na szczęście tak. W wielu przypadkach poszkodowani pacjenci mają objawy, które przypominają, a w zasadzie wyglądają tak jak udar mózgu i one mijają po jakichś 5-10 minutach. Czyli właśnie zdrętwienie ręki, osłabienie siły mięśniowej, niewyraźna mowa, może ból głowy, te objawy mijają. I niestety w ciągu 4, 5, 6 tygodni, 8 tygodni może pojawić się udar, który już niestety nie minie, tylko zostanie z nam. Czyli jest to choroba nieuleczalna, która po prostu zostanie z tym, co zabrał nam ten udar, a więc jakiś tam niedowład, jakaś niewyraźna mowa i tak dalej. A więc jeśli pojawią się takie objawy, które miną, to nie bagatelizujmy tego, tylko zgłośmy się do lekarza, poinformujmy lekarza rodzinnego o tym, że miało miejsce coś takiego, bo to są właśnie takie komunikaty od naszego organizmu, że może pojawić się ten prawdziwy, który nie minie już. Kiedy już spotykamy taką osobę na ulicy i wydaje nam się, że ma udar, co oprócz tego, że wezmiemy karetkę pogotowia, co jeszcze możemy na szybko zrobić, żeby takiej osobie pomóc? Jasne. Przede wszystkim nie zostawiamy tej osoby samej, zostajemy z tym człowiekiem do końca, do przyjazdu służb ratunkowych. Warto nauczyć się właśnie badania i badanie jest dosyć proste. Najczęściej polega to na tym, że łapiemy sobie rękę poszkodowanego tak, jakbyśmy chcieli się przywitać. Na krzyż łapiemy sobie drugą rękę poszkodowanego, tak jakbyśmy chcieli się przywitać, a następnie prosimy, żeby ten poszkodowany ścisnął nasze ręce. To będzie dla nas informacją, czy siła mięśniowa kończyn jest wystarczająca, czy jest symetryczna, czy nie. To jest pierwsze takie badanie, które może nam powiedzieć, czy jest udar, czy nie ma. Możemy poprosić, żeby ta osoba zaczęła z nami mówić,
I to też jest dla nas informacja, komunikat, czy mówi biegle, płynnie, czy ma dobrą dykcję, czy niestety bełkocze. Dodatkowe takie rzeczy to właśnie obserwacja mimiki twarzy, a więc jeśli będzie opadnięta połowa twarzy, jedna lub druga, to też jest informacja dla nas. A więc zbadaliśmy człowieka przy użyciu skali FAST, tak? I następnie dzwonimy na służby ratunkowe, po pogotowie ratunkowe. Taką osobę warto raczej w pozycji siedzącej, jeśli jest w stanie usiedzieć, nie zawsze. Jeśli nie jest w stanie usiedzieć, to raczej jest to pozycja leżąca, nawet pozycja boczna, jeśli występują zaburzenia świadomości, zaburzenia przytomności. To powiedzmy teraz, jak wygląda rehabilitacja po udarze? Dobre słowo użyte, rehabilitacja, bo znaczy, że musimy przywrócić poszkodowanego do sprawności. Udar mózgu zabrał człowiekowi funkcjonowanie jedną ręką, jedną nogą, zabrał funkcjonowanie posługiwania się mową, może zabrało na przykład umiejętność pisania i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które samodzielnie nie wrócą, czyli zostało to zabrane nam dożywotnio, chyba że odbędziemy rehabilitację. Rehabilitacja odbywa się w warunkach domowych, moim zdaniem najskuteczniejsza, oraz w szpitalu, ale w szpitalu nie będziemy siedzieć wiecznie, więc powiedzmy taki turnus rehabilitacyjny, który może trwać 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie, on się kiedyś skończy i musimy wrócić do domu, a więc codziennym funkcjonowaniem, nauką, ćwiczeniem, a więc od początku uczymy się mówić, od początku uczymy się pisać, może być tak to frustrujące. Tak samo jest z pamięcią. Tak, dokładnie. Frustrujące jest to dla pacjentów, gdyż jak jeździ się do poszkodowanych po udarach mózgu już, to frustracja jest namalowana na ich twarzach. Czyli oni uczą się po raz kolejny czegoś, czego się już raz nauczyli. To jest frustrujące. Ale ty w swojej pracy zawodowej pewnie spotkałeś mnóstwo przypadków, gdzie te osoby wróciły do dużej sprawności. Jak najbardziej. Może nie boję się określenia nawet w 100%, ale to dużo zależy od tego, ile udar zabrał, czyli ile straciliśmy, oraz jak ciężką pracę wykonał poszkodowany pacjent nad sobą, aby wrócić do tej sprawności. Rolą pacjenta jest dać z siebie wszystko, no bo to jest, mamy jedno życie, no drugiego nie dostaliśmy. Dlatego ważny jest czas tej reakcji, o której często wspominamy w programie Uwaga, niebezpieczeństwo. Tak. No i przede wszystkim nie bójmy się reagować. Nie bójmy się. Podchodźmy. Tomku, jasne. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu.